odcinku poruszymy sobie trzy tematy. Pierwszy będzie dotyczył nowego systemu Amiga OS. Potem będę mówił o karcie Vampire. A na końcu powiemy sobie o startującym właśnie w Stanach Ami West. Dobra, no to jedziemy. Jeśli chodzi o Amiga OS 3.1.4, który właśnie się ukazał, to być może okaże się on najlepiej sprzedający się produktem firmy Hyperion. Tak obstawiam. Ale też jest tak, że najmniej kreatywnym produktem, bo porównałbym to może do zespołu Guns N' Roses, który, jak pewnie wiecie, miał ogromną, czy ma nadal ogromną trasę koncertową po całym świecie. No ale to jest taka trasa na zasadzie odgrzewania starych kotletów. No i ci wszyscy fani muzyki tego zespołu z lat 90. licznie i tłumnie odwiedzają te koncerty i okazuje się nagle, że zespół jest bardzo bogaty, zarobił na tym najwięcej, na tej trasie odgrzewania starych kotletów po 20 latach zarobił najwięcej. I tak właśnie jest mniej więcej z tym systemem 3.1.4. Ci wszyscy, którzy powrócili do amigowania po 20 latach, nagle dostali nowy system na swojego klasyka, więc licznie i tłumnie go kupują, z tego co obserwuję, i myślę, że to się na tym skończy. Nie wróżę czegoś takiego, że nagle ten system zacznie dostawać nowe oprogramowanie dzięki temu, że ci wszyscy ludzie kupili tę wersję. Zostajemy przy temacie klasykowym. Wszyscy czekają na kartę Vampire wersji samodzielnej, standalone. A ja ostatnio obejrzałem sobie filmik z cyklu Ami Jazda. Bardzo fajne to są materiały wideo. I tam jest pokazany montaż karty Vampire w Amidze 2000. No i co tam widzę? Widzę, że tak. Otwieramy Amigę 2000, wyciągamy jej procesor. Następnie wyjmujemy jej kickstart. No i tutaj rodzi się pytanie, czy to nadal jest Amiga 2000. No, prawdopodobnie, gdyby tak dalej iść z tym wyjmowaniem, to można by tam jeszcze pozostałe układy z płyty powyjmować, a Vampire działałby dalej. Ciekawe, czy ktoś zrobił taki test. No i po prostu jakoś tak wolałbym już kupić wersję samodzielną karty niż ten sposób masakrować klasyka. No, rozumiem, że niektórzy to akceptują, dla mnie to jest nie do przejścia, chociaż nie mam Amigi 2000, a do Amigi 1200 Vampire chyba jeszcze nie jest skończony. No i ostatni temat, jak widzicie, mam koszulkę czerwoną i jestem przygotowany do Ami West. Trevor też już napisał, że jedzie. Gdzieś tam czytamy, że będzie ogłoszony termin tabora. No właśnie. I oby był już ten termin podany. Najlepiej gdyby tabor już był do kupienia i system Amiga OS 4.1 był dla tego sprzętu skończony.
bo czas po prostu kończyć tę farcę, ile można czekać. Niech Hyperion te pieniądze, które zarobi na 3.1.4, po prostu zainwestuje w to, aby przede wszystkim popłacić swoje długi i przetrwać, a po drugie niech zainwestuje w oprogramowanie Amiga OS 4, bo logicznym wydaje się, że jak chodzimy na rockowe koncerty Guns N' Roses, to powinniśmy też kupować nowe zespoły rockowe, nie tylko te stare. Chociaż z muzyką rockową jest obecnie kiepsko, więc może to porównanie nie jest do końca trafione. No ale rozumiecie, o co mi chodzi, że jeżeli podoba mi się 3.1.4 i ikonki wzięte żywcem z Amiga OS 4 umieszczone w nim, no to dlaczego nie ma mi się podobać Amiga OS 4? Jeżeli potrafię tak zrobić, że masakruję płytę główną i wkładam tam jakiś sprzęt NG de facto Vampire, to dlaczego nie jestem w stanie zaakceptować po prostu w całości sprzętu NG, czyli na przykład tego Tabora z Amiga OS 4. Ciągle żyję taką nadzieją, że ci ludzie to zrozumieją i pójdą w tym kierunku. Bo gdyby przełożyć na sprzęt na Amiga One, gdyby przełożyć tych wszystkich użytkowników, no to wyglądałoby to wszystko zupełnie inaczej. Oczywiście ta Amiga One musi być w odpowiedniej cenie i na to liczę, że właśnie ubrany na czerwono czekam na tego newsa na AmiOS, że będzie za $400 czy 400 euro. Na gwiazdkę możecie kupować, zamawiać. No i odezwę się z kolejnym Shaman Race po AmiOS do Was i zobaczymy, jak to wygląda. W trakcie AmiOS ciężko wyciągnąć jakieś informacje. One spływają powoli, więc myślę, że kilka dni po AmiOS, jak wszystko będzie wiadomo, zgłoszę się do Was z kolejnym odcinkiem mojego Shaman Race. Na razie to tyle. Cześć.